Klonówce w powiecie starogardzkim otwarto właśnie przebudowany, istotny most nad rzeką Wieżycą. Władze powiatu kontynuują akcję remontowania przepraw tego typu, a to wszystko dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Piękny most, ja mówię, że to jest najpiękniejszy most, jaki zrobiliśmy w historii powiatu. Może się mylę, a może nie, ale myślę, że najpiękniejszy most. 3,5 miliona złotych, po 50%, połowę dało ministerstwo, połowę dał powiat. Mamy taki program budowy mostów, my corocznie robimy jeden most w powiecie. Zostało nam trochę, ale każdy rok jak mija, to kolejny most jest zrobiony. Drogi są dla nas jednym z trzech takich głównych priorytetów. Mówię, że tak, służba zdrowia, edukacja, drogi. I jak ta kadencja się skończy, a podsumujemy nasze inwestycje drogowe, to myślę, że będzie czym się pochwalić, naprawdę. Mieszkańcy Klonówki wreszcie doczekali się oddania wyremontowanego mostu, który nie tylko poprawia bezpieczeństwo i komfort, ale po prostu pięknie wygląda. Ważny dzień dla tej części powiatu starogardzkiego. 60 lat temu w podobnych okolicznościach powstawał ten most. Teraz uznaliśmy, że czas najwyższy, żeby go w ramach naszego takiego projektu remontowania sukcesywnego mostów w powiecie starogardzkim odświeżyć. No i mamy tego fantastyczny efekt, sprawdzeni wykonawcy, czujny nadzór powiatowego zarządu dróg i dzisiaj możemy uroczyście tę przeprawę przez naszą królową rzek otworzyć. Zarząd powiatu starogardzkiego zabezpiecza wiele sfer życia mieszkańców powiatu. Nie tylko koncentrujemy się na bezpieczeństwie zdrowotnym, o czym Państwo już wielokrotnie się przekonali poprzez realizację wielkiego projektu, ale także zabezpieczamy bezpieczeństwo naszych mieszkańców, czego dowodem jest otwarcie dzisiejszego mostu, inwestycji bardzo potrzebnej na terenie powiatu starogardzkiego. Podczas remontu nie doświadczono większych problemów i wszystko odbyło się zgodnie z planem. Tutaj akurat obyszło się bez wielkich trudności i bardzo, można powiedzieć, wręcz wzorcowo. Tutaj duże ukłony w stosunku do gminy, która bardzo mocno pomogła w decyzjach. Wody Polskie też się postarały, także tutaj obyszło się bez dużych problemów. Obiekt został zaprojektowany na klasę obciążenia A. Czyli pełnowymiarowy, pełnogabarytowy obiekt pozwalający na poruszanie się pojazdów gabarytów maksymalnych, czyli ponad 40 ton. Jezdnia jest szerokości 6,60. Długość samego obiektu mamy 40 metrów plus dojazdy po 20 metrów, to nam daje już 80 metrów długości. Obiekt jest dwuprzęsłowy w postaci prefabrykowanych łuków. Przeprawa mostem przez Wieżycę w Klonówce jest już dostępna dla wszystkich, zarówno pojazdów, jak i pieszych. Mamy nadzieję, że wyremontowana konstrukcja będzie służyła mieszkańcom przez wiele lat. Polecamy również zobaczyć, otworzyli wyremontowane skrzydło poradni specjalistycznych w Kociewskim Centrum Zdrowia oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to można nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.